Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpy. Witam was w 43. odcinku z Assassin's Creed Unity. Odblokowaliśmy kolejny budynek towarzystwa typowego. I to znaczy, że mamy kolejne 3 misje. Akurat wszystkie są dostępne do naszych potrzeb poziomu. Czyli te misje są na nasz poziom. Możemy je wszystkie 3 zrobić. Oczywiście postaramy się zdążyć na czas. Nic nie obiecuję tak naprawdę, czy nam się to uda, czy nie uda. Ale zawsze możemy próbować to zrobić. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Tylko teraz tak, ja cały czas będę miał ten problem z fragmentami Stradamusa, czy zagadkami. To powiem tak, nie wiem jak z tym mam sobie radzić. Tak naprawdę. A przestępca nam chyba ucieka od tej strony. Zaraz go wyłapiemy. Chodź. No i znowu nierealistyczny upadek, ale najważniejsze, że go ubiliśmy. Teraz trzeba uciec, bo tam coś się skapną. You are well, citizen? Arno. Zachodź się. Skąd wiecie, jak mam imię? No ja. Nie, no co odpada tutaj z rogorła? Tylko tak patrzę i sprawdzę dokładnie. Może nie chce się znaleźć. Sobie tak zejść na dół. Fajnie. Co to zmieni? W obecnej sytuacji nic. Powiem tak, tamta misja, którą robiłem, wcale nie była trudna. No, mimo wszystko, żeśmy się pomęczyli trochę. Wow. Patrz, stał! Jeszcze tak! Faktycznie, niech poziom 30 uległ. Już, spokój. Już mam dosyć zażynania. Żartuję oczywiście, będę zawsze zażynął. Jak trzeba będzie to zrobić, to się zrobi. O, jakiegoś biedaka. No i kasa przyszła akurat, której na razie nie będę odbierał. Dopiero jak będzie około 10 tysięcy, to poza odcinkiem sam zaczynam odbierać zawsze na kasę. Tylko się nie dziwcie, dlaczego zaczynam zawsze w tamtym miejscu. Słuchaj. Myślałem, że to przejdę. No cóż, jednak mi się nie udało. A już niedaleko. Teraz sprawdzimy tę misję. Mam nadzieję, że będą bardzo takie ciekawe, jak w sumie zawsze powinny być. No to skoczysz tam. Więc trochę zniknęło, ale zadziałało. Szybko poleciał na dół. Tam dopalacze ma. Na tą peleryną. Tak. Moment. Zaraz go tutaj załatwimy.
5 minut jesteśmy na miejscu. Wolałbym się jak zawsze dostać od góry. To co za misja? To jest ta trudniejsza. My chcemy tą łatwiejszą. Dobra, no to robimy. Okej, zabij porucznika Ruxa. Nagle się muzyka odpaliła. Znaczy, że misję czas zacząć. Tam patrzysz. Nie widziałeś mnie, nie widziałeś. Byś mnie nie widział. No bo jak to wolisz, tak mnie już nie znajdziesz. Choćbyś próbował. Tak, tak, no, zrobisz. No już mi uciekłem. Serio. Wszędzie pełno tych ekstremistów. No, ale co zrobię? Nic nie zrobię tak naprawdę. Teraz dotrzemy do porucznika Ruxa. Zakładam, że trzeba będzie to zrobić po cichutku. Więc tak się postaramy o to. Nie mówię, że to będzie 100% pewne, ale się postaramy. Mimo wszystko. Sklep gdzieś tutaj niedaleko. Kupię wszystko co mi trzeba. Ale tu chyba schodziłem. Tak. Jest sklep jakiś. Mamy tyle kasy jak lodu i możemy wydawać go jak chcemy tak naprawdę. Znaczy oczywiście oszczędzam. Bo jak zbieram tego więcej, to będzie naprawdę ładnie. Tam mamy tego porucznika. Okej. Okay. Trzeba będzie się wykazać. Sprytny, niezwykły sprytny. Ktoś mnie widzi, ktoś mnie widzi. Nieładnie. Nieładnie. O, ciekaw jestem jak. A zaraz po tym nie zauważy następny. Jest, mogę go wycelować. Mógłbym go zabić w sumie też. No oni się nie połapią, o co chodzi. Chcę tylko tych dachowców wybić. Panoszy mi potrzebnie. Tamten by sobie już mógł odpuścić. W sumie. Czekajcie, że chcę sobie taką bombę dymną. Ja tego strzelę muszę dorobić tutaj. No, co ty robisz? Pogrzało? Kakao? Lol. Jak to wyszło?
muszę go zabić. Let us go pay them! A teraz pierwszą, tradycyjnie. A to będą nawalać. Tyle, ile jest fabryka da. Okej, dobra. I uciekam. Nie, to już nie ma. No skacz! No i ładnie. Jeszcze? Okej, pięknie. Załatwione. W sumie zrobiliśmy to z hałasem. Ale w sumie tak miało być. Okej, pisze, że Sorbona wyzwolona. Kierujmy się po następne misje. Jeszcze jedna misja poziomu trzeciego. Tak widzę. Więc myślę, że to też będzie banalna i nie będzie sprawiała nam takich większych trudności. I zobaczymy, co dalej będzie z tą misją czterodiamentową. To zakładam, że jednak będzie bardziej wymagająca. Powodzenia za chwilę. Nie złapię. A co to dla takiego Arno w tej chwili? Chyba już mija, nie wiem, miesiąc. Prawie miesiąc, powiedziałbym. No, prawie miesiąc i nie ma koopa. To mnie zamartwia. Ale nie bójcie się, za niedługo znowu koopy z inną osobą, która mam nadzieję, że z nią nagram tego o wiele więcej. Arno! Nie wkurzaj mnie. Albo się wspinasz tam normalnie, albo olewka na ciebie będzie. Dobra, jest tutaj misja. Okej. Okay. I robimy. Dokładnie spiskowców. Okej, okay, aż trzech. Najbliższy jest tutaj, więc tam się skierujemy. Pewnie będzie ciężko to zrobić. Albo i za łatwo. Widzicie, już tam są snajperzy. Muszę jakoś do tego ogarnąć, żeby ci snajperzy się ode mnie odpizgali. Oni nie odpuszczają. Albo go po prostu zabić. Kurde, tam jest jeszcze jeden. Nie, nie mówcie, nie mówcie. Trzeba będzie najpierw tych dwóch idiotów zabić. Tak po cichu. Pokryją. Okej, pięknie. Tego też. Zauważył mnie i tak gnój. No co mu się pokazujesz? Kurde, nic nie umiem po cichu zrobić, naprawdę. No jak? Musiał mu się łeb pokazać. Dobra, to tak. Ładnie. To było dobre. Ale nie chcę, żebyś już szkucał. No i dobra. Tu mamy dwóch? Ostro. Attention, c'est pas...
Merci. Oh, merci. C'est un beau geste, assurément. Muszę się w końcu nimi zająć, bo będzie kapowa sytuacja. Dobra. Ich mam na dole. Teraz, żeby ich tu zabić, musimy pomyśleć jak. Zakładam, że to jest artefakt gdzieś niżej. Zaraz ogarniemy. Mega po cichu. Ok. A tu my już byliśmy, pamiętam, w tym miejscu. Dokładnie. Welcome. Glad you can make it. O, wszyscy się spotkamy. Pleasure. Don't know how you two can be so jovial. Relax. I'm getting eaten alive out there. Gentlemen, I'm sure we can put our three heads together and come up with a solution. What should we do about it? They've been talking to members of the council. I've got your Anya de Mericourt hassling my men in the street. I have many friends on the council. And to your Anya? Next time she speaks in public, she's in for a nasty surprise. Rozejdą się wszyscy. Allez, Uz, du rzuciłbym teraz takiego granata, baza 2. Quelle étrange explosion. Dobra, jednak walka. Jak chcesz? No ten dzwoni ciągle, no, idiota. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Don't let him trick you. Horson, you won't lose me. Spieprzamy, spieprzamy. Dobrze, że się tam wszyscy zwołali. Dzięki temu to mi dało szansę na ich szybsze zabicie. Owszem, może nie po cichu, ale zabiłem. Dobra, pięknie. Szybko, prosto. O, i jesteśmy niedaleko kolejnej misji, właściwie ostatniej z klubu towarzyskiego w tejże dzielnicy. Więc to na akurat się fajnie składa, że jak już zdążymy wykonać tę ostatnią misję, to albo skończymy odcinek, ale chyba raczej go skończymy. Dobra, akceptujemy. Pomóż Champollionem. Dobra, czyli ta misja widzę, że będzie wymagała czegoś więcej. LOL, Arno, co ty robisz? Sklepik by się jakiś przydał. A na razie nie czuję tutaj jakiej potrzeby jeszcze. Ale jak będzie trzeba, to naprawdę sklepik to na szybko. Co jeszcze? Który? Nie, strzelec? Chyba nie, to nie jesteś nawet strzelcem. Okay. Już cichutko. O, skrzyneczkę otworzymy. Której nie otworzę jednak. Nie. Czekaj, czekaj, zgodzie jeszcze się wydrża. Kurde no. A, bez jaja.
O, jest sklepik. To akurat nie załatwimy sprawę. Jest to, możemy mieć spokojną misję. W Luksemburgu jesteśmy, taka dzielnica. Luksemburg. Bonjour, monsieur. The three parts of the rubbing are scattered, awaiting the translators. I wanted to help Arno. I believe I can distract the Templar guards at each encampment. Follow me, and we'll recover those rubbings in an instant. Ah, dobra. To idziemy za tobą. Mam iść za tobą w końcu, czy nie? A co nie, je muszę. Musimy się teraz tam dostać. Co fakt, to fakt. Dobra, idę już stąd. Gorączkują strasznie. Ja wiem, ile, jak się dostać, więc nie mają głównie do gadania. No właśnie. A jeśli chcieli, to i tak nie mają szans z moim parkurem. Teraz muszę się tam po cichu udać. Dobra, trzeba wykryć. Tam mamy. Gdzie mnie widzicie? Nie ma. Serio? Więcej was nie mogło być. We'll get him! Stick him from the side! Tutaj zrobimy taki. I'll make you pay. O, dobra. Did he make a shot? Okej, znowu wróciłem. Ja tam zaraz wypadł. Ze strachu. Rip your heart out! What the Czemu mi tu zaraz powyższają? Ciebie tu muszę tępić. I'll make you pay! He'll slow down. Be ready! Stop him! Work your way behind it! Stay strong! Step out where I can see you! You will pay for that! Poszło. Got it! Nie, strzelił we mnie. Jeszcze wam nie pasuje. Go okraść. No nie, znowu mi dochody przepadają. Kurde. Ale tego nie lubię. What the hell? Coś przepada. That's odd.
się jak najszybciej to zrobić, bo już mnie to zaczyna męczyć. Chcę szybko ten odcinek też zakończyć. Vous ai-je posé du... I won't give up! I will kill you! Got it! Jeszcze żyje, nie ma mowy. Dobra, spokój się zrobił. Ja mogę to przeszukać. Git. Dobra, i ostatnia witka. Byle mi szybko, bo już naprawdę chcę skończyć ten odcinek. Kartka, której niestety nie zbiorę za bardzo. Jeszcze jeden. O! Nie, labuję. Wszystko naraz. I'll have a word with you. Nie patrzy na mnie, nie patrzy na mnie. Dobra, w dupie nie ma. Okay. Już mnie uciekłem w tej chwili. Stamtąd. A, pilnuje. Taki strażnik typowy. Come here, you maggot! Take him! I rip your bloody eye! Shit! Jason, czyliście się? Might lies around here. Oh, yes. Git. O to mi mniej więcej chodziło. Może tam mi się uda szybciej to zrobić. Większych komplikacji. Dobra, podejdź, podejdź. Pięknie. I uciekaj, uciekaj. Pięknie. No to okej, żegnamy się już w tej chwili. Dzięki wielkie za obejrzenie 33 odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i dobra, trzymajcie się na razie. Czekaj, jeszcze złodziej. No i yo, jedność.